stwierdzam kworum i otwieram obrady 24. sesji Rady Dzielnicy 17. O kworum już powiedziałem. Chciałem Państwa poinformować również, że w dzisiejszej sesji biorą udział pani Anna Krzywoń. Jeżeli źle wymieniam, to proszę mnie skorygować. Przedstawicielka Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka oraz pan Wojciech Piskosz, mieszkaniec osiedla Wadów, tak? Nie zmienili ci. Nie. Dobra. Proszę Państwa, czyli sprawy formalne mamy przed sobą. Już powiedziałem, że otwieram obrady 24. sesji Rady Dzielnicy 17. Projekt porządku obrad macie Państwo przed sobą. Niemniej jednak chciałbym w imieniu Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, która zgłosiła uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały zaopiniowanie projektu wykonawczego zadania pod nazwą przebudowa drogi ulicy Gustawa Murcinka w Krakowie w celu budowy oświetlenia zewnętrznego mającego na celu podniesienie standardu i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest prośba komisji, abyśmy jeszcze zajęli się podczas dzisiejszej sesji tąże uchwałą. Proszę Państwa, poddam teraz porządek obrad pod głosowania z tym wnioskiem odnośnie tej uchwały. Jeżeli Państwo przyjmą, to zaraz rozdamy projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Przyjęliśmy porządek obrad jednogłośnie i w związku z tym bardzo proszę o rozdanie projektu uchwały, którą będziemy procedować w punkcie 4.4. Wszyscy mają? Komuś jeszcze potrzeba porządek obrad? Ten projekt uchwały wysyłają? Wszyscy mają. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Tak jak otrzymałem informację od pani Katarzyny Skóry, nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, czyli uważam go za przyjęty i poproszę kolegę Jasia o podpisanie tego protokołu. A dlaczego kolegę Jasia? Ponieważ chciałbym, proszę Państwa, żeby od punktu czwartego sesję prowadził mój zastępca, czyli pan Jan Kawa, któremu oddam w tym momencie głos, a ja sobie tu siądę z boku. O. I proszę bardzo, Jasiu. Nie wiem, długopis twój, mój, masz. Witam Państwa serdecznie. Proszę kolego, znaczy nie, muszę powiedzieć podpis. Jak wspomniał pan przewodniczący, nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, więc protokół podpisuję. Przechodzimy do punktu 4.1. Ustalenie wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pod nazwą remont dróg chodników według wskazań dzielnicy w ramach zadania powierzonego prace remontowe dróg chodników do oświetlenia w roku 2013. Jest to projekt Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej. Proszę komisję o czytanie. Komisja Budownictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Otwieram dyskusję.
Nie widzę nikogo chętnego do zabrania głosu. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, uchwała została przyjęta, podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4.2. Objęcie siłowe utrzymanie ulic i chodników na terenie dzielnicy 17. Jest to projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę przedstawiciela komisji. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego zgodnie ze swoimi kompetencjami jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Jest to podobny jak w tamtym roku. Jeszcze na komisji dopisaliśmy wskazanie ulic poprzez pismo, jak radni dostarczyli, że mają prośbę o dopisanie ulic, które w tamtym roku nie były odśnieżane. To skierowaliśmy do MPO, przy czym w tym roku, prezydenta miasta. Tak jest, ale w tym roku odśnieżanie będzie się zajmowało MPO. Taka informacja. Nie z ich bezpośrednio, tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Winny jestem Państwu opinię zarządu. Zarząd pozytywnie zaopiniował, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem? Będę liczył, kto jest przeciw. Kto się wstrzymał? Stwierdzam podjęcie uchwały głosowaniu jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4.3. Ustalenie zakresu rzeczowego zadania pod nazwą zabudowa i remont oświetlenia na terenie dzielnicy 17 w ramach zadania powierzonego prace remontowe dróg chodników oświetlenia w roku 2013. Jest to projekt Komisji Budownictwa. W związku z tym przedstawiciela proszę. Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do udziału. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam podjęcie uchwały jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4.3. 4.4. Zaopiniowanie projektu wykonawczego zadania pod nazwą przebudowa ulicy Gustawa Marcinka w celu budowy oświetlenia zewnętrznego mające na celu podniesienia standardu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to projekt Komisji Budownictwa. Proszę przedstawiciela komisji. Komisja Budownictwa uznaniu się po małej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę. Ja jedynie to w imieniu mieszkańców ulicy Mącika chciałem podziękować wszystkim radnym i zarządowi, że się przychylili do tej uchwały, aby to światło na tej ulicy powstało. Dziękuję. Ja tylko jeszcze mogę dodać, bo nie wszyscy może znają stronę techniczną tego projektu. I tu jest tak. Jest trzy obwody, na trzy części oświetlenie podzielone. Jest z dwóch stron zasilane. Znaczy jedna część jest zasilana z Kantorowickiej, z tej okrąglaka, a druga jest zasilana z osiedla Zesławic, z domu. No i mi się wydaje, tak trochę nad nim siedziałem, że projekt wyczerpuje nasze cice w tym zakresie. Czy jeszcze ktoś? To przystępujemy. Nie ma chętnych do zadania głosu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam.
potwierdza podjęcie uchwały jednogłośnie. Tym wyczerpaliśmy punkt 4, przechodzimy do punktu 5, interpelacji i zapytania. Proszę.